witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Zed i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Clash Royale. W dzisiejszym odcinku zagramy coś bardzo fajnego, ponieważ wyszła nowa legenda Fisherman, czyli rybak po polsku, tak tłumacząc oczywiście na język polski, moi drodzy. No i oczywiście dzisiaj zagramy sobie challenge, który, jak sami tutaj widzicie na ekranie, Brawl Stars nam przygotowało. No i oczywiście, moi drodzy, zaczynamy. Fisherman ogólnie jest to bardzo ciekawa karta, tak więc startujmy oczywiście. I dajemy sobie Johnny za Frico, za Fricolo tak zwanego robimy joina oraz lecimy teraz w walkę. Oczywiście, moi drodzy, miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać, no ale jeżeli nam się nie uda wygrać, no to trudno. Tak więc okej, jaką kartę bierzemy? Tutaj Goblin Ganga sobie tutaj weźmiemy. Tutaj Fisherman, oczywiście, moi drodzy, mamy Fishermana, mamy zapis strzała oraz, moi drodzy, w tym momencie jeszcze Golem. Dobra, Golema sobie weźmiemy i powinno być jak najbardziej okej. Moi drodzy, jeszcze na wstępie tego odcinka szybciutko napomnę, że ten odcinek nie będzie montowany przeze mnie, więc jeżeli ktoś oglądał cały odcinek dokładnie, no to prosiłbym, żebyście napisali, czy jest dobrze zmontowane, co poprawić i tak dalej, ponieważ ja sam tego odcinka nie montuję, a montuję, moi drodzy, nowy montażysta, który zobaczymy, czy się sprawdzi, więc sami, moi drodzy, ocencie i zobaczymy, jak to tutaj będzie, bo wiadomo, że kanał jest stworzony dla widzów, więc, moi drodzy, macie prawo się tutaj wypowiedzieć. Dobra, dajemy sobie tutaj Goblin Ganga, żeby on tutaj ładnie zakosił, no i ładnie naprawdę bardzo ten Goblin Gang zakosił. W ogóle ten Fisherman, powiem wam szczerze, do końca nie jestem przekonany co do tej karty. W ogóle ja nawet nie wiem, czy ona na powietrze bije. Ojejku, oby biła na powietrze, uwaga. Nie bije na powietrze, no kurde, ja jak berety, powiem wam szczerze. Jajuszka tutaj wyskoczyły. Okej, Electro Dragon tutaj widzę jest. Okej, Nie, gdzie jest mój zap? Halo, dobra, mam zapa. Rzucaj. Okej, dobra, on sobie tam dobija. Dobra, musimy to jakoś zniszczyć dosyć w sensowny sposób. Dobra, moi drodzy, zrobimy coś takiego. No i nawet naprawdę spoko nam to wyszło, bo sami zobaczcie, że udało nam się dosyć tego gościa fajnie tutaj ograć. Więc jak najbardziej jest spoko. Teraz sobie jeszcze tutaj Ice Piercika dajemy. Dobra. Panie Ice Golemie, ten goblinek sobie tutaj pójdzie, więc jak najbardziej spoko. W ogóle Fisherman, ile on ma życia? Czekajcie, 800 życia oraz 190 on bije. Okej, to nie jest aż tak dużo, aczkolwiek to nie jest też aż tak mało, więc jest jak najbardziej, moi drodzy, okej. Dobra, teraz sobie damy tutaj Royal Gianta, wydaje mi się, że będzie... O, słaby Royal Giant, słabiutki Royal Gigant. Aczkolwiek zawsze coś tutaj zadamy, no nie? Jakieś obrażonka. Okej. Wydaje mi się, że powinienem to... Dobra, udało się, że powinienem to zrobić w ten oto sposób, szanowny panie koleżko, co w Afryce mieszko. Dobra, zrobimy coś takiego i powinno być gitara siema pięta i, moi drodzy, nie ma klienta. Chociaż w tym, mam nadzieję, że to nie będę ja tym klientem, którego nie ma, więc no zaraz się przekonamy, prawda? Dobra, jeszcze tutaj gobliny damy na obronikę i postawimy, jeżeli golem tam dojdzie, do już tej samej wieży, jeżeli, moi drodzy, golem tam dojdzie, to dostawimy kolejnego, to znaczy nie kolejnego, ale aczkolwiek pierwszego. O, się zagadałem, nie? Boże, nie. Chroń mnie ode złego, panie kolego. Dobra, przyciągamy tutaj. Okej, robimy coś takiego, moi drodzy. Boże, ale się zagadałem. W tym momencie tak się zagadałem, że to jest po prostu jakaś magia, bym powiedział. Dobra, Fisherman tutaj się ładnie przyciągnął, moi drodzy. I robimy tutaj dymy, dymuchnę jest walona, moi drodzy, w tym momencie. Dobra, Fishermana tutaj dajemy. Fisherman przyciąga i zabija, oczywiście. Dobra, Fisherman. Cyk, Fisherman dobija sobie ładnie. Moi drodzy, i wygraliśmy pierwszą rundę w dzisiejszym challenge'u, więc ja ogólnie się tutaj bardzo cieszę. No i widzimy się już właśnie w drugiej rundzie. Dobra, moi drodzy, druga runda, tak więc oczywiście zaczynamy na pełnej. Pierwszy nasz wybór to Fisherman oraz Miner, więc tutaj raczej nie pozostaje mi nic innego do wyboru jak Fisherman, ponieważ chcę, aby jak najwięcej ten Fisherman pojawiał się na odcinku, tak więc, moi drodzy, okej, Rascale sobie tutaj weźmiemy. W sumie nie gram za dużo Rascalami, nie wiem za bardzo, co one robią, aczkolwiek jest okej. Dobra, bierzemy sobie to, bierzemy oczywiście tutaj muszkieterkę. Nie wiem, czy ja przypadkiem mu lepszy kart nie oddałem, no ale, moi drodzy, mówi się trudno, gra się dalej, oczywiście, że tak. Tak więc lecimy z koksem. Okej, mamy Hawk Raidera, nice. Więc wydaje mi się, że całkiem spoko karty mu oddałem, bo no wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest w show biznesie. Dobra, zapik. Dobra, moi drodzy, ładny zap tutaj wleciał. Wydaje mi się, że ten Hawk Raider całkiem mocne tutaj obrażenia zada.
W ogóle jak Rascale działa? Nie wiem, w ogóle ja zapomniałem jak to działa, ja nawet nie wiem jak to działa do końca, nie! O Boże, moi drodzy, wydaje mi się, że on może mi to zbić. Oba on mi tego nie zbił, no nie, on mi chyba to zbije. Ja ci kręcę, co za porażka tutaj. O, to jest niezłe, czekajcie, co to jest? Co to jest za karta jakaś w ogóle przekozaczona, tak mi się wydaje. Dobra, robimy coś takiego, taki sykalafon tutaj wlatuje na bita. No dobra. Okej. Okejos, kompanieros. Jakieś raskale tutaj wlatują, moi drodzy, chociaż nie wiem, czy to są raskale. O, panie kolego. Dobra, beczka tam wleciała. Wlatuje takie szkieletonki sobie wlecą. No i wleci tutaj Hogrider. Wydaje mi się, że uda mi się tą wieżę zbić, więc wlatuje Hogriderina tutaj nabita, jak hipokryta, więc ładnie tutaj sobie tą wieżę, moi drodzy, ciśniemy na pełnej, tak więc mamy jeden za... A nie, jeszcze mi nie zbił, więc nie mamy jeszcze jeden za jeden, za niedługo będziemy mieli jeden za jeden, tak więc, moi drodzy, lecimy tutaj na Raskale. No, te Raskale ogólnie są całkiem ciekawą kartą, więc całkiem spoko, czekajcie, damy sobie tutaj Raskalsy. Okej, tutaj te arczerki, takie niby arczerki tutaj dajemy. Moi drodzy, Fishermana sobie tutaj damy, aby nie było oczywiście tutaj zadymy. No i moi drodzy, zobaczymy jak to tutaj będzie. Okej, dajemy sobie muszkieterkę, żeby ona ładnie wyczyściła. Ona powinna dosyć spoko tutaj wyczyścić wszystko. Dobra, szkieletonki. O-ou, ja za bardzo nie mam czym tego bronić. I ogólnie to jest lipa. I ogólnie to jest lipa, panie Janie, kapitanie. Dobra, zap. Okej, całkiem niezły zap. Naprawdę bardzo dobry zap tutaj wpadł. Już aż się spodziewałem, że będzie gorszy zap. Aczkolwiek jest zapik wpadł, po prostu idealny zap. Nabita jak tutaj hipokryta, moi drodzy, wpadł, więc jak najbardziej spoko. Aczkolwiek ja tą walkę raczej przegrałem w tym momencie, więc więc no niestety, czasem się wygrywa, czasem przegrywa tutaj nasz Fisherman, który za dużo nie zrobił w tym pojedynku, ponieważ no nie miałem zbyt mocnego komba, ale moi drodzy, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Nie ma co tutaj panikować. Jeszcze tutaj dam sobie coś takiego, dam sobie szkieletony, moi drodzy, dam sobie jeszcze tutaj zapona Hibropordona. Moi drodzy, i wjeżdżamy teraz tam na pełne. Jeszcze mój Hogrider, który tam całkiem niezłe obrażenia zadaje. W ogóle, czy ja to zremisuję? Okej, to nie wyszło najgorzej. To naprawdę nie wyszło najgorzej, ponieważ... Czekajcie, ponieważ, moi drodzy, ja tą grę wygrywam! Ponieważ ja tą grę wygrałem! Jak to w ogóle się stało? Jak to w ogóle się stało? Ja pierdzielę! Ja tą grę wygrałem, moi... Ja! Jak to się stało? Ja... Naprawdę, nie wiem kompletnie. Ja patrzę, ja tutaj bronię wieży, ja tutaj się boję, a ja wygrywam, moi drodzy, grę. No coś niesamowitego. Dobra, moi drodzy, trzecia walka na tym challenge'u. Miejmy nadzieję, że również uda nam się ją wygrać. Tak więc oczywiście lecimy. Bierzemy sobie tutaj kulkę zagłady. Teraz weźmiemy sobie te spiritsy, które to znaczy, no gobliny, które walą z tyłu. Teraz wydaje mi się, że wezmę executionera, który powinien być jak najbardziej spoko. Oraz, moi drodzy, wezmę sobie... wezmę, dobra, golema weźmiemy, jak najbardziej spoko, tak więc, moi drodzy, lecimy i zobaczymy, jak to tutaj będzie. Dobra, w ogóle bardzo fajna arena, naprawdę ta arena, na której w tym momencie gramy, jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Okej, w takim razie od czego zaczniemy? Wydaje mi się, że zaczniemy sobie od goblin beczułki, zobaczymy, jak nasz tutaj przeciwnik tą sprawę rozwiąże z pierwszym levelem. Widzę, że jakieś tam obrażenia, okej, zadaliśmy fajne obrażenia, więc jak najbardziej spoko, moi drodzy, teraz sobie tego gostka tutaj zbijemy po prawej stronie i powinno być jak najbardziej okej. Dobra, moi drodzy, widzę, że tutaj golemy, okej, widzę, że tutaj idzie ten giantowy gobliners, chyba dobrze powiedziałem, tak, to jest chyba giantowy gobliners. Tutaj dajemy Fishermana, wydaje mi się, że ciekawy jestem w ogóle, czy Fisherman potrafi zgarnąć coś takiego. Tutaj zrobimy tak, kolego, okej, Spear Gobliny sobie jeszcze damy. O kurde, on to zgarnął. Ale jajca, ale jajeczna impreza, moi drodzy, się tutaj stała. Okej. To jest naprawdę bardzo ciekawe, co się w tym momencie stało. Damy sobie tutaj goblin beczkę. Damy sobie, moi drodzy, tutaj chyba snowballice, kamarnice. Więc zobaczymy, jak to oczywiście tutaj będzie.
Ojojojo, pan Pek, on mi dojdzie, on mi by walnął, więc dobrze, że ja to zablokowałem jednak. No, powiem wam szczerze, że to nie wyszło aż tak dobrze. Myślałem, że to naprawdę wyjdzie zdecydowanie lepiej, no ale wiecie jak to jest. A, właśnie, zapomniałem o jednej rzeczy. Moi drodzy, pozdrawiam bardzo serdecznie Konego, który mnie prosił, abym go pozdrowił na tym odcinku. Nie wiem dlaczego, aczkolwiek pozdrawiam mojego tutaj serdecznego kumpla Konego. Tak więc, moi drodzy, tak, zaczynamy, widzę, on znowu zaczął ze swoim tutaj giantowym szkieletonem. Tak więc ja wystawiam, moi drodzy, golema, zaraz wystawię Fishermana i wydaje mi się, że to będzie naprawdę całkiem spoko combo. Aczkolwiek wydaje mi się, że również mogę wystawić Executionera i to też będzie dobre combo. Dobra, wystawimy coś takiego, panie kolego. Wystawimy sobie tutaj Fair Spirciki, które również powinny całkiem spoko tutaj tą sytuację rozwiązać. Wystawię Goblin Barrel, które również powinno być OP, moi drodzy, i okej, on ma Fire Spirty, więc to za dużo mi nie... Aha, on ma w ogóle jeszcze bekę, 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 pan, to sobie tutaj ze mnie ciśniesz. Okej, dobra. To wyszło jak najbardziej spoko, muszkieterka, moi drodzy. Snowballica tutaj, kamarnica, wydaje mi się, że będzie spoczko. Spoczysław tutaj wleciał, moi drodzy, bardzo ładnie tutaj wyszło nawet. Fisherman, który się tutaj dociąga, jeszcze beczkę tutaj nasz kolega zużył, więc nie powinno być... Jest, 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 mamy tą wieżę, moi drodzy, dosłownie ją mamy. Super, bardzo mi się to podoba. Czy teraz... Czekajcie, moi drodzy, teraz wystawię golema po lewej stronie. Okej. Teraz wystawię, wydaje mi się, że Fishermana, który powinien tutaj z tyłu przyciągać naszych oponentów i oczywiście ich później zabierać, więc to również będzie jak najbardziej spoko. Executionera, który będzie gdzieś tutaj sobie z tyłu na posterunku. Muszkieterę, która oczywiście będzie nam tutaj kierowała, moi drodzy, tą sytuację. Dobra, nie wyszło tak źle. Okej, dobra, wystawiam kolejnego Fishermana. Moi drodzy. Dobra, golemica. Dobra, panie Fisherman. No i pan Fisherman troszeczkę tutaj przedobrzył, tak mi się wydaje, dobra. O kurde, jak go wciągnął, to było kozackie, moi drodzy. To naprawdę było totalnie kozackie. Dobra, z tą balicę sobie tutaj dajemy, żeby troszeczkę ich spowolnić. Tam golem się ładnie rozpadnie, więc oczywiście kolejne obrażenia tutaj zadajemy. Okej, naprawdę to nie było złe, co w tym momencie się stało. W ogóle nie spodziewałem się tego, że ten Fisherman to tak w taki dobry sposób przyciągnie. Dobra, zadaliśmy jakiś jeden hit. Ajajaj, ta muszkieterka. Dobra, dajemy Executionera tutaj nabita, jak hipokryta. Okej. Okej, skompanieros, wleciałos. Oj, spowolniamy tego oponenta, moi drodzy. Muszkieterka, dawaj. Muszkieterka, moi drodzy, wygraliśmy ten mecz. Kolejny mecz, ledwo co wygraliśmy, oczywiście śmiejemy się tutaj z naszego oponenta, ponieważ zawsze trzeba się troszeczkę pośmiać, jak to niektórzy mówią. No i moi drodzy, 3 wygrane mamy w dzisiejszym challenge'u. O, okej, mamy nawet jeszcze skrzynkę, okej, otwieramy ją w takim razie. Goldisław, Arołki, moi drodzy, Barbarian Hat oraz X-Bow, tak więc okej, to możemy wymienić, to możemy zostawić. To możemy sobie wymienić, bo tego nie chcemy. Mortara również raczej nie chcemy. Icepircika w sumie chcemy. I X-Bowa również wymienimy i mamy Goblin Beczkę, tak więc moi drodzy, nie jest najgorzej. Nie jest jakoś w 100% epicko, ale naprawdę wyszliśmy na tym na plus. Ja ogólnie oceniam, że ta nowa legenda, powiem wam szczerze, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. I wydaje mi się, że naprawdę challenge jest warty grania, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. A kolejną sprawą jest to, że ta nowa legenda może nie jest jakaś taka w 100% mega, mega silna, ale jest naprawdę ciekawa, a o to w tym chodzi, żeby było ciekawie, moi drodzy. Tak więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No i widzimy się w kolejnym. Napiszcie, jeżeli dotarliście do tego momentu, moi drodzy, napiszcie, co sądzicie o nowym montażu. A ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka. No i cześć, moi drodzy.